proszę o podsumowanie tej imprezy z Pana punktu widzenia. Tak, witam Pana redaktorze, witam Państwa. Proszę Państwa, nie lubię tego dnia, bo to kończy się najważniejsze wydarzenie w roku w Krynicy, jeżeli chodzi oczywiście o ten typ wydarzeń, czyli wydarzenie konferencyjne. No ale cóż, no, wszystko co piękne, dobre, szybko się kończy i niewątpliwie jest to zawsze taki koniec, który szybko nadchodzi, ale co ważne, ja uważam, że to było forum absolutnie wyjątkowe. Być może jakbyście Państwo odtworzyli moje wypowiedzi nawet sprzed roku czy dwóch, to też pewnie bym mówił, że wyjątkowe, ale tak się składa, że z roku na rok ono jest naprawdę absolutnie coraz lepsze, coraz ciekawsze. W tym roku podam fakty, żebyście Państwo uwierzyli, że to, co teraz mówię, to jest absolutna prawda. Otóż przekroczyliśmy liczbę 4000 uczestników, czy dobiliśmy do niej. To jest absolutnie wielka wartość, bo wcześniej, jak Państwo pamiętają, 3,5 tysiąca to był ten, jakby już chyba wydaje się, ten margines nieprzekraczalny. Po drugie, wizyta czterech, właśnie pięciu premierów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej plus premier rządu Ukrainy, no to jest oczywiście tak silna reprezentacja, co zaowocowało tym, że była naprawdę dużo większa liczba mediów, chociaż do tej pory tych mediów oczywiście jest bardzo wielka ilość, była już w poprzednich latach, ale w tym roku ta liczba wzrosła i to naprawdę bardzo wyraźnie. No bo jak wiadomo, obecność tej rangi polityków na takim wydarzeniu oczywiście generuje zainteresowanie mediów coraz większe. Także to jest naprawdę coś fantastycznego. Chcę też powiedzieć, że no, zaimponowało mi to, że jaką silną reprezentację wystawił tutaj, proszę wybaczyć, taką może troszeczkę taką eleganckie sformułowanie, bardziej może sportowe, ale wystawił taką reprezentację rząd polski. Przecież oprócz pani premier, która zaszczyciła nas swoją obecnością i była u nas dwa dni, byli u nas trzej wicepremierzy i większość ministrów, wiceministrów, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w debatach panelowych, co znakomicie podniosło rangę w ogóle wszystkich tutaj tych naszych spotkań, paneli, których przecież było około 150. Więc to kolejna wartość dodana dla na pewno całego tego wydarzenia. No i sam fakt, że padły tutaj pewne ważne deklaracje związane z działaniami wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, to oczywiście mam pełną świadomość, że teraz media będą przez dłuższy czas cytować, a to oczywiście jest wartość z kolei dla Krynicy wielka. No i podsumowując oczywiście dla samej Krynicy. Po pierwsze, no wiadomo, że ci najwybitniejsi przedstawiciele świata polityki, mediów, biznesu, nauki, samorządu, instytucji publicznych, przedsiębiorcy, menedżerowie, biznesmeni, no oni przecież u nas mieszkali. W naszych hotelach Krynica była absolutnie pełna, więc udało nam się jakby wydłużyć sezon wakacyjny, który de facto niby się kończy w sierpniu, a u nas trwa jeszcze ze względu na forum ekonomiczne i genialną imprezę, jaką zaczynamy jutro, festiwal biegowy, więc ten sezon się u nas wydłuża o kolejne co najmniej dwa tygodnie. Więc to na pewno szalenie ważne. Oczywiście ci wszyscy uczestnicy no, zostawili tutaj środki finansowe, kupując różnego rodzaju usługi, czy towary, czy produkty. Proszę łaskawie zapytać na przykład naszych, nie wiem, taksówkarzy, restauratorów, czy innych, powiedzmy, właścicieli sklepów, czy nie odczuli, że naprawdę to były bardzo dobre trzy dni. Jestem przekonany, że odpowiedź będzie twierdząca, że to były świetne trzy dni. No i cóż, wydaje mi się, że to na pewno wartość najważniejsza, te wartości, które wymieniłem. Mogę powiedzieć nawet humorystycznie, że jeszcze forum tegoroczne dla Krynicy zakończyło się w sposób też bardzo ciekawy, ponieważ dosyć spontanicznie, szybko, szczerze mówiąc, bez dłuższej debaty, udało mi się podpisać list intencyjny o współpracy z dosyć egzotycznym, powiedziałbym, krajem, a raczej delegacją z tego kraju, czy prowincją, ponieważ była to delegacja chińska z okolic Pekinu, który, jak wiadomo, w 2022 roku będzie gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich. No i wygląda na to, że delegacja chińska miała bardzo wyraźnie pewien plan nakreślony, że chcieli z nami się tutaj spotkać i podpisaliśmy na razie list intencyjny. Mnie nie wolno podpisywać umowy o współpracy, bo to jest kompetencja Rady Miejskiej. I zastanawiałem się nad tym, nie chciałem oczywiście im powiedzieć nie, bo byli bardzo tutaj tacy spontaniczni. Widziałem, że ta chęć jest wielka podpisania tej umowy. Krynica im się bardzo spodobała. Również biorąc pod uwagę ofertę zimową, którą znają. No ale z drugiej strony nie chciałem też narazić się na jakieś słowa, powiedzmy, krytyki, że podpisują jakieś listy intencyjne zupełnie bezcelowo. Ale pomyślałem, że skoro chińscy obywatele jeżdżą po całym świecie, bo jeżdżą, widać ich wszędzie,
dlaczego mają przyjechać do Krynicy. Więc jeżeli by się okazało, że ten list intencyjny, który na razie jest tylko wolą jakby współpracy, jeżeli by się przerodził w jakąś sensowną, umiejętną promocję czy naszego produktu turystycznego chociażby, czy produktu inwestycyjnego na rynku chińskim, no to przecież bylibyśmy z tego tylko zadowoleni. Więc może akurat okaże się, że za jakiś czas, może za rok, może za dwa, może okaże się, oby, chciałbym tego dożyć, że będę mógł powiedzieć, że kolejną, przepraszam, wartością dodaną Forum Ekonomicznego dla Krynicy jest to, że udało się nawiązać efektywną współpracę z Chińską Republiką Ludową. Być może. Panie burmistrzu, a jaki wymiar marketingowy ma dla Krynicy, dla marki Krynica Zdrój Forum Ekonomiczne, które, tak jak pan mówił, pojawiało się w wielu mediach? No to oczywiście na podsumowanie przyjdzie czas, myślę, w ciągu najbliższych półtora miesiąca, myślę. W październiku najczęściej z przewodniczącym Zygmuntem Berdychowskim, przewodniczącym Rady Programowej, robimy takie podsumowanie i tam my mamy dokładnie wyliczony ten wskaźnik EVA, czy EVA, czy jak to woli go nazywać, który jest tym wskaźnikiem informującym, to jest ten ekwiwalent public relations w stosunku do reklamy. On jest trochę uproszczonym wskaźnikiem, ale będzie pokazywał na pewno wyjątkowe wartości. Jestem przekonany, że przekroczymy wartości z poprzednich lat. Pamiętam, że w zeszłym roku wartość tego wskaźnika wynosiła około 7,5 miliona, czyli mniej więcej należy to tak traktować. To tak jakbym chciał wykupić czas antenowy w różnego rodzaju mediach, czy to telewizyjnych, czy to stacjach radiowych, portalach internetowych itd., gazetach, magazynach. I żeby zaistnieć w takim samym czasie, w takim samym stopniu, to musiałbym wydać 7,5 miliona złotych. To oczywiście uproszczenie, bo wiadomo, że inaczej byśmy tą promocję kształtowali, ale generalnie oddaje na skalę. Spodziewam się, że w tym roku to będzie kolejny rekord, który przekroczyliśmy, bo jak Państwo widzieli, media były absolutnie tutaj obecne w sposób bardzo szeroki. To, co wspomniałem wcześniej, było to pochodną obecność tutaj wyjątkowych osobistości. I to jest oczywiście dla miasta gigantyczna wartość dodana, czyli budowanie, umacnianie wizerunku, czyli budowanie, wzmacnianie marki Krynica Zdrój jako miejsca spotkań, miejsca kongresowego. No i myślę, że to jest wartość absolutnie nieoceniona, bo oczywiście my jesteśmy uzdrowiskiem i o tym zawsze będziemy pamiętać, że mamy te 220 lat, ale szalenie istotnym dla nas pewnym priorytetem gospodarczym czy elementem profilu gospodarczego jest właśnie turystyka, w szczególności kongresowa, biznesowa czy szkoleniowa. Na bazie przecież tej legendy już forum powstało wiele obiektów w Krynicy hotelarskich nowoczesnych, które właśnie swoje biznesy przede wszystkim mają ukierunkowane na rozwój tej formy turystyki. Także to niewątpliwie jest szalenie istotne, szalona wartość. Natomiast jeżeli będę miał już podsumowanie, będziemy na pewno z panem Zygmuntem Berdychowskim organizować konferencję prasową, będziemy na pewno o tym rozmawiać. Na pewno z wielką przyjemnością Państwa poinformuję właśnie o tych już konkretnych, wyliczonych wskaźnikach, które pokażą, jak była to gigantyczna impreza, jak efektywna dla naszego miasta. No i w Łojeżu Głębokim Otworze kolejna edycja, na którą już zapraszam wszystkich w przyszłym roku, że będzie równie udana, a może jeszcze bardziej. I ostatnie pytanie, czym Krynica zaskoczy, jeśli ma Pan już takie plany uczestników 27. już Forum Ekonomicznego? Więc czy mi się już uda zaskoczyć? Mam nadzieję, że tak, chociaż tego jeszcze pewien nie jestem, dlatego że mamy oczywiście pewne plany inwestycyjne, ja systematycznie realizuję to, co przyrzekłem mieszkańcom. I tak się składa, że w tym roku, właściwie pod koniec 2016, a na pewno w roku 2017, pojawią się już pierwsze środki unijne, fizyczne na projekty, które ja mam przygotowane. Ja jestem przygotowany dokumentacyjnie w pełni i jeżeli uda nam się oczywiście wszelkie formalności spełnić, wiadomo, to będą konkursy, tutaj trzeba być dobrze przygotowanym, ale wierzę głęboko w to, że te wnioski nasze będą spełniały wszystkie kryteria, to wierzę też w to, że uda mi się już w 2017 roku podpisać umowy na otrzymanie tych środków finansowych i być może nawet rozpoczęcie niektórych inwestycji, więc nie wykluczam, że jeżeli by uczestnicy forum przyjechali w przyszłym roku, to może okazać się, że jakaś część tutaj okolic Deptaku będzie na przykład już nieco, przepraszam za słowo, rozgrzebana, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu, bo będzie modernizowana, bo wiadomo, że takie plany też są. Jestem przygotowany dokumentacyjnie i mam nadzieję, że rok 2017 i 2018 to będzie rzeczywiście sporo niespodzianek inwestycyjnych dla wszystkich gości forum.
dla mnie, oczywiście w szczególności dla mieszkańców, bo oni są dla mnie najważniejsi, ale goście forum oczywiście są szalenie ważni i myślę, że jeżeli zobaczą, że coś dobrego dzieje się w Krynicy, że Krynica znowu pięknieje, zmienia się, zmienia swoje oblicze, to tym chętnie będą tutaj przyjeżdżali. Mam też nadzieję i tutaj będę chciał bardzo dobrze współpracować z uzdrowiskiem Krynica Rzeków S.A., z panem prezesem Szymańczykiem, znakomitym menadżerem, świetnym ekspertem, znawcą tematyki uzdrowiskowej, bo wiem, że tutaj no, wsparcie środków zewnętrznych na inwestycje, które muszą być przeprowadzone, no chociażby Sarendo Zdrojowy czy Patria, to bardzo ważne. No i chciałbym również, żeby i tym zaskoczyć gości forum, ale trudno jest mi powiedzieć, bo tu oczywiście decyzja będzie pana prezesa czy zarządu uzdrowiska, no i ewentualnego wsparcia być może rządowego. Chciałbym, aby tak było, bo jest ono absolutnie niezbędne. Te inwestycje, jak państwo widzą, są absolutnie konieczne, żeby no, oferta Krynicy była coraz lepsza.